Baltic Sea 2021 oczami załogi Tango 33 o nazwie Gram. W piątek meldujemy się na wyznaczonych pozycjach i udajemy się na crew party. W tym roku również ilość osób mogących wziąć udział na crew party była limitowana. Sympatycznie, że spożywając ciepły posiłek przygotowany przez organizatorów, można było posłuchać właśnie muzyki szantowej. Marina była pełna, mieliśmy wyznaczone miejsce tuż przy Filharmonii Bałtyckiej. W sobotę popływaliśmy sobie troszeczkę na Zatoce Gdańskiej. W tym gronie chcieliśmy troszeczkę potestować jachcik, jak się sprawuje, ponieważ to Tango 33 to jest wersja mieczowa, więc trzeba było dość czujnie w przechyłach reagować na żagl na sterze. To jest wersja mazurska jachtu, więc nie jest wyposażona w kardan. No i nie szło nawet wody ukatować, dlatego też stwierdziliśmy, że płyniemy sobie do Sopotu. Tam jest fajna knajpka, można będzie coś zjeść. Widać, że nie tylko żaglowcy miały swój zlot, bo pełno było też jachtów motorowych. Podczas wydarzenia cały czas były aktywne strefy, na przykład edukacyjne, gdzie były różnego rodzaju warsztaty dla dzieciaków i młodzieży. Strefa muzyczna to wiadomo koncerty oraz strefy żaglowców, można było się przepłynąć żaglowcem, tam były sprzedawane bileciki. A tutaj już kolejne crew party, kolejnego dnia, to jest sobota i właśnie słuchamy, jak śpiewa Marta. Oddancunę stanną łaskę się Neptuna. Stary dużo widział, dużo więcej wie. Chociaż naszych ziemskich spraw on nie zrozumie, za to zawsze do załogi przyjmie. Na dużej scenie cały dzień praktycznie trwały koncerty, a o godzinie 21 miała miejsce szantowa bitwa morska Śląsk kontra Kaszuby, czyli North Cape vs Focus. Późnym wieczorkiem mieliśmy okazję znowu posłuchać sobie North Cape'a właśnie już w miejscu dla załóg. Niedziela, no to parada żaglowców według tam określonego schematu i kolejności wyznaczonego przez komandora parady. Troszkę nam się dłużyło, bo byliśmy w grupie piątej, no i tam czekaliśmy ponad 45 minut na naszą kolej. Taka ciekawostka, że zaspaliśmy, nie poszliśmy po śniadanie, bo nie doczytaliśmy, że jest, to nam, słuchajcie, przyniesiono na jacht. Także proszę was, nie ma to tam. Także robimy obowiązkowe kółeczko w paradzie i udajemy się do Górek Zachodnich, do NCZ-u, by zakończyć tą przygodę. Sprzedawać te stalowe, natomiast proszę zwrócić uwagę na nadbudówki, na nadbudówki oczywiście, bo tych nadbudówek jest kilka. To są też wspaniałe drewniane konstrukcje i to jest jacht zaprojektowany przez inżyniera Młynarczyka z Politechniki Gdańskiej. Dana jednostka z chwilą zatonięcia kończy swój żywot. Znamy wiele przykładów jednostek, które zostały podjęte. Tyle relacji z naszej strony. Na przyszły rok na pewno też weźmiemy udział w tym.